Sytuację z Głuchoła, z Zestronia Śląskiego, z Kłodzka, no przypominają obrazki z 97 roku. Ci, co twierdzili, że nie ma warming climate, czyli ocieplenia klimatu, czy zmian klimatycznych, jak oni dzisiaj dostają na tacy świadectwo, że się mylili. Pytam o to, ponieważ przygotowując się do tej rozmowy trafiłem na fanpage facebookowy pod nazwą Ryszard Kalisz do reprezentacji. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Mateusz Macierakowski, a Wy słuchacie i oglądacie kanał pod nazwą Bez Żartów. Zachęcam do subskrybowania kanału, do komentowania tego odcinka, ale też do sprawdzania wcześniejszych podcastów, wywiadów czy ciekawostek o charakterze popkulturowo-społecznym. Zachęcam oczywiście też do polemiki, jakiejś analizy w nawiązaniu do słów mojego dzisiejszego interlokutora. A propos mojego gościa, czy można powiedzieć, że dołożył on gwóźdź do trumny istnienia partii Prawa i Sprawiedliwości? O co chodzi z decyzją PKW. Ponadto porozmawiamy o współczesnej lewicy i o tym, co się niestety dzieje za oknem, czyli o wielkiej powodzi w regionie opolskim i dolnośląskim. Z punktu widzenia prawnego, ale też politycznego oczywiście. Nie będę dalej przedłużał. Moim gościem mecenas, adwokat, współzałożyciel SLD w roku 99, polityk, członek PKW, pan mecenas Ryszard Kalisz. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dziękuję panu bardzo za przyjęcie zaproszenia tutaj na kanał. Panie Ryszardzie, ja chciałbym zacząć od polityki, ale w nawiązaniu do tej sytuacji szczególnej, która teraz ma miejsce, pan pamięta pewnie rok 97 i sytuację we Wrocławiu. To, co się dzieje teraz w regionie dolnośląskim, opolskim, analogicznie przypomina ten kataklizm. Jak pan go wspomina też? Pamiętam doskonale tamten kataklizm, ale nie było mi wtedy w Polsce. Byłem w Stanach Zjednoczonych i na co dzień dowiadywałem się, co się dzieje, a jednocześnie pamiętam, że telewizje amerykańskie pokazywały właśnie powódź w Polsce. Ten kataklizm był przeogromny. Oglądałem film młodego Cholubka, czteroodcinkowy pod tytułem Wielka Woda. On oddawał chyba trochę to, co wtedy się toczyło we Wrocławiu. Natomiast już sytuację z Głuchoła, ze Stronia Śląskiego, z Kłodzka, no przypominają obrazki z 97 roku. Tamta powódź została nazwana powodzią stulecia czy tysiąclecia, ale widać, że była to nazwa na wyrost, dlatego że ta powódź chyba jest nie mniejsza, a niektórzy twierdzą, że nawet większa. Ona byłaby jeszcze większa, gdyby nie różnego rodzaju pobudowane przez te 27 lat zbiorniki retencyjne, różnego rodzaju urządzenia, które spłaszczają wodę i przeciwdziałają powodziom. Ja sobie przypominam zresztą wtedy, już pan o tym wspomniał, przedstawiając mnie, że wtedy w Polsce władzę miał rząd lewicowy i już jak wróciłem z Ameryki, to spotykałem się wielokrotnie z moim zresztą kolegą, który był wtedy pełnomocnikiem rządu do spraw właśnie odbudowy zniszczeń powodziowych i przeciwdziałania w przyszłości tego rodzaju zjawisk. To był profesor Krzysztof Szamałek, geolog zresztą, profesor geologii. I teraz dowiaduję się, że najwięcej właśnie różnego rodzaju zabezpieczeń powstało kilka lat po tym kataklizmie z 97 roku. Później już jakby ludzie zapominali i nie było takiej intensywnej budowy zabezpieczeń i niestety tego rodzaju zaniechania one się mszczą. I trzeba jednak być bardzo konsekwentnym w budowaniu
różnego rodzaju inżynieryjnych budowli, które uniemożliwiają kolejne powodzi. Chociaż pamiętajmy zresztą, że my jesteśmy ci, co twierdzili, że nie ma warming climate, czyli ocieplenia klimatu czy zmian klimatycznych, jak oni dzisiaj dostają na tacy świadectwo, że się mylili. Mhm. Jeszcze niedawno, tydzień temu, mieliśmy do czynienia z suszą, a dzisiaj mamy powódź. Po prostu te zmiany się zrobiły takie niezwykle szybkie, ostre, trąby powietrzne, no, zjawiska, które w Polsce przez lata nie były widoczne. Chociaż pierwsza wielka powódź w Polsce zanotowana w kronikach Titmara była w roku 988, czyli zaraz po powstaniu państwa polskiego. Później takich powodzi było też dosyć dużo, ale te ostatnie chyba jednak, ta z 97 roku i ta, którą przeżywamy teraz, chyba przewyższają nawet tamte. Tak, według informacji w Kłodzku na pewno woda osiągnęła wyższy poziom. Powódź tysiąclecia, panie mecenasie, dokładnie. Też odsyłam do kultowego serialu Wielka Woda z Szuchardem czy z panią Anną Dymną. Ten serial rzeczywiście oddaje dobrze tę sytuację. Świetna aranżacja. Natomiast jeszcze zanim przejdę do pytań odnośnie polityki codziennej, zostając na tym, co się w tym momencie dzieje za oknem, chciałbym tutaj wspomnieć pewne słowa ówczesnego premiera, czyli Cimoszewicza, i nawiązać do tego, co się teraz dzieje w kontekście decyzji Donalda Tuska. Pan uważa, że Tusk dużo trafniej podejmuje decyzje niż ówcześnie właśnie Cimoszewicz w roku 97, który sławetnie dał się zapamiętać trochę z tego stwierdzenia, że to jest kolejny przypadek, kiedy potwierdza się, że trzeba być przyzornym i trzeba się oczywiście ubezpieczyć. Jak pan na to patrzy? Decyzje Cimoszewicza wtedy były słuszne. Ja uważam, że rząd wtedy w obliczu jeszcze braku doświadczeń, ale stanął na wysokości zadania. Problemem było to, że te słowa ówczesnego premiera Włodzimierza Cimoszewicza były może niepolityczne, bo one w kategoriach życia były też słuszne. No, lepiej się ubezpieczyć. Natomiast, a on chyba powiedział, trzeba się było ubezpieczyć, natomiast w obliczu powodzi one było totalnie niepolityczne. Ale wynikały one trochę z osobowości Włodzimierza Cimoszewicza, którego doskonale znam i który jest osobą taką niezwykle konkretną, mówiącą prawdę. Także on powiedział to, co w tym momencie myślał. Tusk, Donald Tusk, dzisiejszy premier, po 5 latach pobytu w Unii Europejskiej jako przewodniczący Rady Europejskiej, jest już niezwykle doświadczonym i jeszcze wyrobionym politykiem. Uważam, że jest dzisiaj jednym z najlepszych polityków Europy. Na pewno mieści się w czołówce, jeżeli nie jest najlepszy. I zachowuje się w sposób należyty i właściwy. Już w piątek, w sobotę był na Dolnym Śląsku. Dzisiaj słyszałem, że znowu się tam wybiera na sztab kryzysowy. Podjął decyzję o podniesieniu tych zapomóg na wypadek klęski żywiołowej dla każdej rodziny i osoby, które cierpią w wyniku tej powodzi. Zawnioskował i rząd przyjął rozporządzenie w sprawie stanu klęski żywiołowej na tych obszarach, także zachowuje się w sposób właściwy i należyty. Także ja tu nie mam uwag, chociaż no, dla mnie jest to wielkie przeżycie też, bo jak widzę tych ludzi,
stojących na dachach, te obszary zalane, rynki, ulice, mosty, które się w Głuchołazach most, wprawdzie taki tymczasowy, tak, ale tak, nie ma tam innego, został porwany przez rzekę, to jest po prostu przerażające wszystko. Trzeba tym ludziom pomóc. Z drugiej strony pomóc, to znaczy realnie pomóc i również jestem zniesmaczony taką turystyką powodziową, że tam ludzie jeżdżą nie po to, żeby pomagać, tylko po to, żeby oglądać. I robić zdjęcia i nagrywać. Zdjęcia, tak. Widziałem nawet, że to młode małżeństwa, czy ludzie z wózkami, z dziećmi w wózkach, to nie powinno być takich rzeczy, chociażby dla zachowania bezpieczeństwa tych dzieci. Trzeba realnie pomóc pod każdym względem, siłą swoich rąk, wpłacając pieniądze, czy po prostu rząd, uruchamiając wszystkie siły i środki. Panie mecenasie, a czy ówcześnie właśnie lud mógł się obrazić na Cimoszewicza za te słowa? Jak pan wspomina też reakcję, no taką społeczną? Lud się wtedy obraził. Pytam o to dlatego, że nawet w sondażach wyborczych spadło o jakieś 5 punktów procentowych Cimoszewiczowi. Lud się wtedy obraził i SLD w kolejnych wyborach, które były zaraz po lipcowej powodzi 97 roku, bodajże we wrześniu tegoż 97 roku, przegrało z ówcześnie startującą akcją wyborczą Solidarność, chociaż uzyskało więcej głosów na siebie niż 4 lata wcześniej. Także widać wyraźnie, że te jego słowa nie zostały przez wyborców dobrze przyjęte. Panie mecenasie, a w tym momencie na przykład, co z tym ubezpieczeniem się? To znaczy, jeżeli ktoś mieszka na terenach zalewowych i dosięga go taka klęska, z punktu widzenia prawnego, pan też jest prawnikiem, adwokatem, jeżeli na przykład deweloper wybudował mieszkanie na terenach zalewowych i rodzina dostaje rykoszetem dosłownie po takiej klęsce, co dalej? Co dalej z finansami? Jak to ma oczywiście roszczenie o odszkodowanie w stosunku do tego, kto ponosi winę. Jeżeli deweloper był świadomy, że tereny są zalewowe i tam pobudował domy z tą świadomością, to oczywiście ci, którzy tam mieszkają, mają prawo do odszkodowania. Również jeżeli urzędnicy wyrazili zgodę na budowę na takim obszarze, a mieli świadomość, że to są obszary zalewowe, no to na tej samej zasadzie ponoszą oczywiście odpowiedzialność, acz ponosi odpowiedzialność wtedy gmina. Czyli ta jednostka samorządu terytorialnego, która wydała zgodę i jednocześnie taki urzędnik może odpowiadać do trzykrotności swojego wynagrodzenia. To jest naturalne i normalne, ale oczywiście lepiej dużo się ubezpieczyć, bo wtedy te wszystkie roszczenia wypłaca instytucja ubezpieczeniowa. Pan myśli, że jest szansa na przykład wygrać z takim wielkim deweloperem właśnie w kwestii takiej tragedii? Jasne, że jest. Jasne, że jest. Tu nie ma w ogóle wątpliwości. Jeszcze raz, trzeba udowodnić winę, świadomość jego. I ja tu nie widzę, że tak powiem, w kategoriach prawnych odpowiedzialności. Jest artykuł 415 Kodeksu Cywilnego, który w tej sprawie jest jednoznaczny. Ja cytuję, każdy, kto wyrządził drugiemu szkodę ze swojej winy, odpowiedzialny jest do jej naprawienia. Panie Ryszardzie, tutaj postawię przecinek. Przejdę trochę też do sytuacji politycznej, która niedawno miała miejsce, tak jak pana zapowiedziałem. Chciałbym porozmawiać trochę o decyzji PKW. Pan jako członek PKW czuje, że trochę dołożył od siebie osobiście gwóźdź do trumny zakończenia egzystencji Prawa i Sprawiedliwości, czy nie? Jak pan na to patrzy? Decyzja Państwowej Komisji Wyborczej nie miała żadnego aspektu politycznego. Mhm. Akurat dotyczyło to komitetu. Jarosław Kaczyński inaczej na to patrzy.
a to jego sprawa. Natomiast prawda jest taka, że nie miała aspektu politycznego. Dotyczyła ona Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że kandydujący z list Prawa i Sprawiedliwości korzystali z niefinansowych wspomożeń ich kampanii wyborczej. Niestety w bardzo dużym stopniu dotyczyło to pieniędzy państwowych, czyli pieniędzy nas wszystkich wspólnych, które były wykładane na zwiększenie swoich szans wyborczych. I tego rodzaju sytuacja naruszała przepisy konstytucji, w szczególności dotyczące równości wyborów, jak i dotyczące zasad demokratycznego państwa prawnego, i nie mogła nie spotkać się z tego rodzaju reakcją dotyczącym sprawozdania Komitetu Wyborczego PiS-u ze strony Państwowej Komisji Wyborczej. Ale gdyby taka sama sytuacja dotyczyła jakiegokolwiek innego komitetu, to decyzja Państwowej Komisji Wyborczej byłaby taka sama. Pan w jednym z wywiadów powiedział, też swoją drogą u YouTube'owego twórcy, że pan jest świadomy siebie, że pojawia się pan tam, gdzie nie jest pan piątym kołem u wozu. Tutaj cytuję. Ale za czasów rządów SLD pan nie był najważniejszą postacią. Byli nimi Miller i Kwaśniewski. Tak, to prawda, ale jakby pan spojrzał na kwestie prawne, oni zajmowali się polityką. A ja przez całą swoją aktywność polityczną bardziej czułem się adwokatem, prawnikiem niż politykiem. I przez te wszystkie lata, kiedy byłem w polityce, najważniejszą osobą zajmującą się prawem na lewicy zawsze byłem ja. I tak zostanie do końca życia lewicy współcześnie w Polsce? Teraz już nie. Jak panu powiedziałem, od tego 13 roku nie jestem czynny w żadnej partii politycznej. No tak, to prawda. Teraz nie, chociaż większość mogłoby pana wrzucić do tego worka koalicyjnego, prawda, z racji tego, że tam też jest lewica. I ludzie z posty komuny lewicowej typu Czarzasty, tak? Wie pan, rzucić do worka to każdy może do jakiego chce. Natomiast ja nigdy nie zmieniłem swoich poglądów. Moje poglądy są powszechnie znane. Ja jestem takim lewicowym wolnościowcem, czyli dla mnie wolność jest niezwykle ważna, a jednocześnie szacunek dla każdego człowieka i zaspokojenie potrzeb przez państwo na rzecz ludzi, którzy nie są w stanie sami tego zrobić, na rzecz usług publicznych, a jednocześnie wolnej, nieskrępowanej gospodarki. Także te poglądy moje, one zresztą są podzielane przez znaczną część polskiego społeczeństwa. One są takie, wie pan, dzisiaj nie do końca, a tu mogę powiedzieć jako wyborca już, obywatel, wyborca, nie do końca dzisiaj jest formuła partyjna, która by nam odpowiadała. Wie. Dlatego, że z jednej strony jest to partia lewicowa, z drugiej strony partia taka środkowa. Duża część zresztą społeczności dużych miast ma tego rodzaju poglądy, jak ja się orientuję. No to jest, wie pan, to widać było zresztą po ostatnich też wyborach, że w dużych miastach konserwatyzm i taki, wie pan, fundamentalizm religijny, on nie przechodzi, on przechodzi w bardziej takich wiejskich środowiskach, a w dużych miastach jest właśnie są takie postinteligenckie poglądy, które właśnie postinteligencja to w największym stopniu jest właśnie taki lewicowy liberalizm. I przez to lewica między innymi nie może
nawet osiągnąć trzeciej pozycji w wyborach politycznych, ponieważ skupia się na elektoracie wielkomiejskim i można powiedzieć, że to jest taki miecz obosieczny. Z jednej strony, prawda, mamy tą lewicę współczesną, taką kojarzoną z kawiorowością trochę, ale ona nie może przyciągnąć też starego elektoratu, tego postkomunistycznego. No to jest prawda. Elektorat postkomunistyczny w największym stopniu głosuje na PiS przecież. Przecież to widać wyraźnie, że te mechanizmy, znaczy jeżeli gdzieś zostało przeniesione te tendencje wielu ludzi z okresu PRL-u, to zostały przeniesione na rzecz PiS-u. Pan powiedział wcześniej, jak wygląda no, ten elektorat współczesnej lewicy w taki dosyć panoramiczny sposób pan to opisał. Ja tutaj jestem ciekaw, jaka jest różnica w pojmowaniu lewicowości dzisiaj przez naród. To jest za czasów SLD z roku 99, który pan współtworzył, tak? A tym, co mamy dzisiaj, to znaczy mamy, patrząc na liderów takich jak Biedroń, Czarzasty, Magda Biejat, tak? Ludzie kojarzą lewicę, pana zdaniem, właśnie z tęczowymi piątkami, prawami osób LGBT, czy państwem opiekuńczym, mieszkaniami socjalnymi? Jaka jest tutaj różnica w pojmowaniu tej lewicowości? Dzisiaj wyraz w Polsce lewicowości oczywiście przejawia się w szacunku dla każdego człowieka, również w szacunku dla każdego człowieka nieheteronormatywnego, w tym, że tego rodzaju pary mogą również adoptować dzieci, bądź mieć swoje dzieci, to znaczy jednego z partnerów, jak to są związki dwóch kobiet, jednej z partnerek. I w dużym stopniu lewica kojarzy się z prawami kobiet, z prawami również, z prawem do swojego ciała, z prawem do dokonania aborcji do trzeciego miesiąca i tak dalej, no, ale również ja widzę, że kojarzy się też z rozwiązaniem problemów mieszkaniowych i to tak rozwiązaniem, żeby to było możliwe uzyskania mieszkania przez każdego. Ale ten program no, daje tyle, ile daje. No to wszystko widzimy, to jest zawsze około 10%. Sukcesy SLD brały się z zupełnie czegoś innego. Sukcesy SLD brały się po pierwsze z tego, że wtedy lewica miała bardzo mądrych i wykształconych ludzi w swoim wyrazie i zapleczu. To wynikało z tego, jakby nie oceniać okresu PRL-u, że bardzo dużo ludzi wtedy z PRL-u, z Polski, wyjeżdżało na stypendia zagraniczne, na różnego rodzaju staże, podróżowała również duża część po Zachodzie, po Stanach Zjednoczonych, krajach Europy Zachodniej. Pracowała często również na czarno, na budowach, w sklepach, w tego rodzaju różnych była sytuacjach. I oni wrócili i mieli już zarówno doświadczenie, jak i wiedzę. Natomiast środowiska postsolidarnościowe były środowiskami o bardzo dużej takiej bardzo dużych zasługach w uzyskaniu wolności, natomiast były też często nieprzygotowane w taki kategoryczny sposób do sprawowania rządów. Sam Balcerowicz przecież był osobą, która była po stypendium, Leszek Balcerowicz w Stanach Zjednoczonych, bodajże Fulbrighta. No ale jego znowu terapia szokowa też dotknęła wielu ludzi i ci ludzie nie mogli sobie poradzić w zmienionych warunkach wolnorynkowych. I wtedy te dwa elementy, złość ludzi na te takie bardzo rynkowe warunki i zaufanie do takich ludzi jak Kwaśniewski, jak Miller,
jak Danka Hibner, jak wiele innych osób, również do mnie, spowodowały, że ludzie głosowali na ówczesną SLD. I SLD ówczesna prowadziła moim zdaniem bardzo dobrą politykę, aż do momentu, kiedy w kategoriach politycznych Miller zdecydował się na zaabsorbowanie wielu osób, szczególnie w województwach aktywnych w okresie PRL-u, którzy już nie mieli tych cech, powiedziałbym, takiego szerokiego, wolnościowego spojrzenia. Oni stali się aparatem w latach 2001-2005 i ten aparat po prostu doprowadził do upadku rządu Millera i później samego SLD. No, z pana wypowiedzi wynika, że ludzie tworzący SLD ówcześnie byli inteligentniejsi, ponieważ trochę studiowali też na zagranicznych uczelniach. Ja nie powiedziałem, że byli inteligentniejsi. Tak. Wręcz przeciwnie. Powiedziałem tylko, że mieli większą możliwość zdobywania wiedzy. Niestety... Dzisiaj patrząc na członków, Magdalena Biejat ukończyła studia socjologiczne na Uniwersytecie w Granadzie w Hiszpanii. Biedroń studiował politologię, Zandberg prawo na Uniwersytecie Warszawskim. To są ludzie też wykształceni, prawda? Nie, ale to ja mówię, wie pan, w kontekście tamtej sytuacji. Ja nie w żaden sposób nie odbieram wyśmienitego wykształcenia i doświadczenia. Magda Biejat jest wyśmienitą polityczką, zresztą pochodzi z rodziny adwokackiej przez dziadka. Jej dziadek był wiceprezesem Naczelnej Rady Adwokackiej kiedyś i jest osobą bardzo inteligentną i niezwykle sprawną polityczką. Robert Biedroń jest osobą niezwykle odważną. To on wprowadził na agendę w Polsce kwestię praw osób nieheteronormatywnych. Podobnie Krzysztof Śmiszek. To są ludzie bardzo, bardzo, bardzo mądrzy i nic ja im nie odbieram. Tylko po prostu mają dzisiaj dużo trudniejszą sytuację, dlatego że jest polaryzacja dwóch zupełnie innych formuł partyjnych. Jest podział na, co do zasady, na PO i PiS i zmieszczenie się kogokolwiek w tym podziale jest trudne. Tu panu dodam jeszcze, że do 2005 roku, do 23 grudnia tegoż roku, czyli do dnia zaprzysiężenia Lecha Kaczyńskiego na prezydenta Rzeczypospolitej, był podział właśnie na ugrupowania post-PRL-owskie i post-solidarnościowe. I tamten podział był niezwykle kreatywny. Proszę zwrócić uwagę, że reforma Balcerowicza, konstytucja, wstąpienie do NATO, wstąpienie do Unii Europejskiej, Schengen i tak dalej. Natomiast od tego czasu właśnie ukształtował się podział na PiS i Platformę, jedną formułę konserwatywno-nacjonalistyczną i drugą formułę chadecko-liberalną. I ten podział, on nie przyniósł takich sukcesów. No jaki mieliśmy taki wielki sukces przez te wszystkie lata? No bardziej to było konsumowanie tych sukcesów poprzednich lat. Czyli pan mówi, że dzisiaj jakby lewica w ogóle nie ma racji bytu ze względu na słabą koniunkturę zewnętrzną? Tak, w najmniejszym stopniu tego nie powiedziałem, tylko lewica dzisiaj powinna być zupełnie inna. Z bardzo prostego powodu, że... Jaki pan ma wizerunek ulubionej lewicy? Straty lewicowe, które zostały ukształtowane pod koniec XIX wieku i na przełomie XIX-XX i przez cały wiek XX, one zostały przejęte również przez prawicę. I w dużym stopniu, nie mówię o Polsce, bo Polska w tej sytuacji jest bardzo konserwatywna,
ale na Malcie przykładowo, już powiem, kraj 550 tysięcy, rządzi tam dzisiaj Labour Party, czyli partia lewicowa, ale bardzo silną pozycję ma Kościół katolicki i tam małżeństwa par nieheteronormatywnych są na porządku dziennym i przysposobienie dzieci, adopcja przez takie pary. Także i nikogo nie dziwi, jak idą za rączkę po ulicach La Valletta. Już w innych krajach katolickich podobnie. W Irlandii, która jeszcze niedawno, już teraz nie, bo tam był olbrzymi kryzys kościoła rzymskokatolickiego, była wszelkie te prawa zostały również zastosowane. W Niemczech chadecja jest, powiedziałbym, za tymi wszystkimi prawami. Dlatego też dzisiaj lewica i to na całym świecie, zobaczmy, jak Partia Demokratyczna poszukuje w Stanach Zjednoczonych swojego wyrazu teraz. To samo dotyczy i Hiszpanii, i Francji, i Niemiec, gdzie mimo rządzenia to SPD przeżywa kryzys, a bardzo odrodziła się SAF, czyli Sojusz Sary Wagenknecht. Także mamy do czynienia zupełnie z innymi zjawiskami. Tak samo jest dużo odwrotu od tak zwanego welfare state w państwach skandynawskich, gdzie jednak co do zasady rządzą w tej chwili partie konserwatywne czy chadeckie. Lewica potrzebuje w tej chwili zupełnie nowych wyzwań, dlatego że lewica jest prorozwojowa. Lewica wytacza jakby nowe cele. Lewica daje wyobrażenie, co może być w przyszłości. Lewica dzisiaj, i dobrze, że Krzysztof Gawkowski jest ministrem do spraw cyfryzacji, musi się zająć całym aspektem sztucznej inteligencji. Musi też zająć się aspektem właśnie szacunku dla każdego i żeby nie było w Polsce ludzi wykluczonych. Żeby nikt nie musiał żebrać na ulicy. Powiem panu jeszcze więcej. Lewica musi też doprowadzić do tego, żeby nie było przyczyn wykluczenia. Na przykład to, co się w Polsce dzieje, ten powszechna dostępność alkoholu. Ile rodzin przez to cierpi, ile dzieci przez to cierpi. Ja uważam, że tego rodzaju kwestie jak zakaz, jak restrykcje w stosunku do sprzedaży alkoholu i restrykcje w stosunku do sprzedaży papierosów, to są kwestie całkowicie lewicowe. O mieszkaniach już mówiliśmy. Tak. Również kwestie wolności, demokratycznego państwa prawnego, niezależności całej struktury sądownictwa i niezawisłości państw, niezawisłości sądów. Wie pan, to jest lewica. Również zmiany klimatu, no to co obserwujemy i na początku rozmawialiśmy, powódź. No lewica powinna być pierwsza, która stara się stwarzać różnego rodzaju warunki, żeby powódź była jak najmniej, żeby konsekwencje powodzi były jak najmniejsze, żeby ludzi przekonywać, że jednak powinniśmy żyć na tyle normalnym świecie, żeby powódź nie doprowadzała do kataklizmu. Czyli inwestycje przeciwpowodziowe, ale jednocześnie zgodne z naturą. Panie Ryszardzie, a przedostatnie pytanie odnośnie lewicowości. Pan na pewno pamięta, jak był tworzony Konkordat w roku 93. Pan też partycypował w kreowaniu Konstytucji w roku 97. Czy lewica dzisiaj powinna współpracować na takiej zasadzie prawnej z Kościołem, czy po prostu zrobić państwo świeckie, tak jak domagają się posłowie lewicy, tak jak domaga się Biedroń, Magdalena Biejat i nie tylko? Jak pan na to patrzy? Powiem panu jeszcze więcej. Ja byłem osobą, która przygotowywała ratyfikację Konkordatu w 1998 roku przez pana prezydenta Kwaśniewskiego i nawet więcej.
rozmawiałem z Watykanem, żeby ta ratyfikacja nastąpiła w ten sposób, że o godzinie bodajże 12 ratyfikował pan prezydent Kwaśniewski, a o godzinie 13 papież Jan Paweł II. Także ja jestem bardzo zasłużony dla przebiegu ratyfikacji konkordatu, ale problemem nie jest to, że ten konkordat został ratyfikowany, tylko to, że zarówno ze strony państwa, jak i kościoła konkordat został wielokrotnie przekroczony. Ze strony państwa w okresie Platformy konkordat przewiduje finansowanie dwóch uczelni państwowych. Dwóch uczelni kościelnych. Platforma uchwaliła jeszcze trzy ustawy, że w tej chwili państwo finansuje aż 5 uczelni kościelnych. Także zostało to przekroczone. Również autonomia, która jest wskazana w konkordacie, polega na tym, żeby do spraw, które wiążą się z polityką wewnętrzną, do spraw funkcjonowania prawa państwowego, nie wtrącali się biskupi, czy kardynałowie, czy arcybiskupi, a pamiętamy słowa wielokrotnie wypowiadane w różnych kwestiach, chociażby arcybiskupa Jędraszewskiego, no niedaleko szukając. Także również wiemy, jaką rolę pełni w Kościele dyrektor Tadeusz Rydzyk i tam zaprasza cały rząd pisowski przecież i oni mu tam dają różnego rodzaju wsparcie finansowe ze strony państwa. No po prostu chodzi o to, żeby nie było takich praktyk. Konkordat, gdyby był przestrzegany, byłoby dużo lepiej, ale on został przekroczony zarówno przez państwo, jak i Kościół. Jakby pan miał teraz możliwość zmianę tej decyzji sprzed roku 90-93, czyli już ponad 30 lat, zmieniłby pan te zapisy konkordatu? No tak, konkordat wtedy był napisany według wzoru podyktowanego przez Watykan. Sformułowania przepisów prawnych, cała jego formuła, ona jest po prostu zaproponowana przez stronę kościelną i przez państwo ówczesne, czyli rząd Hanny Suchockiej i konkordat podpisała Hanna Suchocka w lipcu 1993 roku, jest po prostu już dokumentem dosyć takim, powiedziałbym, z punktu widzenia dzisiejszych interesów państwa i społeczeństwa archaicznym. Także oczywiście, że po ilu to? Po 31 latach renegocjować konkordat się powinno, ale ja jeszcze raz powtarzam, problemem nie jest konkordat jako taki, tylko praktyka. I tutaj postawię prawie kropkę, panie Ryszardzie. Finalizując rozmowę, zapytam trochę o elementy popkultury i pana wizerunek w internecie. Czy pan ciągle uważa, że internet i kamera pana lubi? Pytam o to, ponieważ przygotowując się do tej rozmowy, trafiłem na fanpage facebookowy pod nazwą Ryszard Kalisz do reprezentacji. I czy to, że pan jest popularny, to kwestia sukcesów politycznych, adwokackich, czy wyrazistego po prostu prywatnego życia? Nie. To znaczy, to są treści. Zarówno moja aktywność, jak już powiedziałem, z przeszłości polityczna, a dzisiaj aktywność publiczna, czy różne kwestie związane z moim życiem prywatnym, to są treści. Natomiast ja mam umiejętność, wie pan, zbliżania, wskazywania. Ludzie czują bliskość ze mną. Nie wszyscy oczywiście, bo niektórzy totalnie mnie krytykują, a pewnie niektórzy nienawidzą, nawet, szczególnie ci, którzy mnie kompletnie nie znają. Natomiast co do zasady, ludzie czują, że ja jestem naturalnym gościem w ich mieszkaniu, w ich domu. Kiedy czytają moje wypowiedzi na różnych forach internetowych, kiedy oglądają w telewizji. Ja miałem ostatnio, wie pan, sytuację, że taka pani do mnie podeszła i pyta się do mnie znienacka, a czy mnie poznajesz?
jestem żoną i mówi tam tego, tego. Ja mówię, przepraszam bardzo, nie znam takiego człowieka. Ale to wynikało z tego, ja znam to zjawisko, że przez ona mnie potraktowała jakiegoś swojego znajomego, dawno niewidzianego i że ja powinienem ją znać. No przecież widzieliśmy się wielokrotnie. A to była dla mnie obca kobieta. Ludzie mają tego rodzaju myślenie o mnie i to najprawdopodobniej z tego wynika. Powiem panu, że ja szanuję każdego człowieka. Ja z każdym do dzisiaj rozmawiam. Tacy bezdomni z krakowskiego przedmieścia, z Żoliborza i Bielan cały czas ze mną też normalnie rozmawiają. Jak pamiętam, taka sytuacja była, jak jeszcze stał krzyż po katastrofie smoleńskiej przed Pałacem Prezydenckim i tam się taka specyficzne grono zbierało, które nie lubiło tych wszystkich innych, którzy inaczej myślą. Ja wtedy przechodziłem tam obok, bo nie miałem żadnych powodów, żeby tego nie robić. I tam jakiś pan się ze mną przywitał, a jakaś pani z 10-15 metrów coś krzyknęła takiego nieprzyjemnego. To zaraz spod Bristolu jak wyskoczyło 5 bezdomnych i mówią do tej pani, wy tutaj nie ruszajcie, pan Ryszard jest pod naszą opieką. Panie Ryszardzie, tutaj postawię kropkę. Mam nadzieję, że podobało się panu, że tutaj, że udało się wystąpić, połączyć się online. Dziękuję bardzo również. Życzę wszystkim miłych, fajnych chwil i powodzenia. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka na kanale Bez Żartów do końca. Oczywiście zachęcam do komentowania, do odnoszenia się odnośnie wypowiedzi pana Ryszarda, pana mecenasa. No i co? I widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku na kanale Bez Żartów, albo ciekawostek popkulturowo-społecznych, albo w ramach cyklu wywiadów. Do zobaczenia, cześć, dobrego dnia.